Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Yuken, a przed nami poradnik do gry Total Bet. Jest to, moi drodzy, darmowa gra przeglądarkowa. Mają pobrać komputer, kupicie za darmo. Jest to strategia taktyczna, gra bardzo mocno rozbudowana, więc myślę, że w tym poradniku, który dziś konkretnie nagrywam, te porady będą kierowane raczej dla osób średnio zaawansowanych. Aczkolwiek jeśli jesteś osobą początkującą, to również, drogi widzu, zapraszam Cię do oglądania. Pewnie pojawi się wiele pytań, więc od razu mówię, że mogę nagrać więcej odcinków, takowe się też pojawią, jeżeli tylko będziecie chcieli. Wynika to z tego, że gra jest bardzo mocno rozbudowana. Jest wiele rzeczy, a dziś chcę się skupić tylko na jednym temacie. Na temacie najczęściej popełnianych błędów, których warto unikać lub co robić, żeby szybko się rozwijać, szybko dynamicznie się w tej grze rozwijać. Urokiem na pewno tej gry jest to, jak widzicie, tutaj już ktoś idzie, to jest mój kolega z klanu, pozdrawiam serdecznie w ogóle wszystkich przyjaciół klanu, nie wiem gdzie on tu idzie, podejrzyjmy gdzie idzie, pewnie idzie kogoś atakować. Całym urokiem, moi drodzy, tej gry jest to, że jest to gra, w której są też realni gracze. Każde miasto, które tu widzicie, to jest realny gracz, nasz kolega lub nasz wróg. I urokiem tej gry jest wchodzenie w interakcję między sobą. To wszystko są moi przyjaciele. Więc jakby ktoś mnie atakował, wzywam pomoc, wzywam posiłki i oni biegną mi na ratunek i mnie będą bronili. Ale nie o tym, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, bo tak jak mówię, żeby nagrać podstawy tej gry, to musiałbym pewnie parę ładnych godzin poświęcić, więc wyszłoby z tego parę odcinków. Dziś powiem Ci po prostu, jak się tu szybko rozwijać. Więc moi drodzy, pierwsza podstawowa porada, jak się szybko rozwinąć w Total Bet, dotyczy ona zarówno osób początkujących, jak i średnio zaawansowanych, a już tym bardziej zaawansowanych, to jest nie rozwijaj zbyt szybko swojego głównego bohatera. Główny bohater to ten, który się tutaj w ikonce pojawia. U mnie jest Garvel, ponieważ nie kupowałem bohatera za 1 000 000 złota, bo to w przeliczeniu jest około 200 złotych. Dla mnie, szczerze mówiąc, za dużo. Ja raczej z tej gry korzystam za darmo i tutaj podkreślam jeszcze raz, że te porady, które będę Ci mówić, jak zresztą w przypadku każdej gry, która jest darmowa, zazwyczaj moje porady dotyczą tego, jak grać w miarę możliwości na maksa za darmo, nie wydając na to pieniędzy. Także będzie mi, drogi widzu, miło, jak to docenisz, zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Na pewno się przyda. Słuchajcie, mój główny bohater ma 124 poziom. Ale to też ma swoje podłoże, o którym za chwilę Wam powiem, dlaczego tak. Jeszcze parę miesięcy temu mój główny bohater miał 74 bodajże poziom, jeśli dobrze pamiętam. Także jak widzicie, dość szybko rozwinąłem swojego bohatera. Natomiast robiłem to pod kontrolą, robiłem to świadomie i pewien tego, co robię. Wielu z Was najczęstszym błędem, jaki popełniacie, to jest właśnie zbyt szybkie rozwijanie bohatera. I tego nie róbcie, bo tym sobie szkodzicie. Podam Wam argument, dlaczego tak uważam. Macie tutaj różne wydarzenia, tak? Turnieje, w których oczywiście warto brać udział. Pierwszym na przykład turniejem, jaki teraz mi się wyświetla, kiedy nagrywam ten odcinek, to jest Piekielna Kuźnia. Akurat brałem w nim udział tym razem. Zazwyczaj w nim nie biorę udziału, bo nie jest to dla mnie jakiś znaczący turniej. Natomiast o co mi chodzi? Zwróć uwagę, masz tam zaatakować jakiś tam oddział, wiadomo, że wojska twoje polegną. Nie dotyczy tego to, co chcę ci przekazać. Chodzi o to, że masz coś takiego jak cele osobiste. I jeżeli będziesz bardzo szybko awansował swojego głównego bohatera, to aby zdobywać, powiedzmy, te cele, te nagrody odbierać, ten poziom będzie bardzo gwałtownie rósł. U mnie w tej chwili, po wykonaniu już tam paru ataków tej dywizji, dywizja to jest właśnie zależna od poziomu bohatera, jeśli ja bym na przykład awansował swojego bohatera teraz, nie wiem, na 140 poziom, a i tak do tego dążę, no to już nie miałbym tego progu 1 200 000, a mogłoby być 2 miliony, mogłoby być 2 miliony 400. Nie wiem, jaki jest ten przelicznik. Tu nie jest taki oczywisty ten przelicznik, natomiast on rośnie. Wraz ze wzrostem bohatera, poziomu bohatera oczywiście, rosną twoje
rzeczy. Tutaj mamy na przykład triumfalne wyzwanie. Jak widzicie, w ogóle już w połowie, bo ono trwa 30 dni, polecam robić misję z triumfalnego wyzwania, bo dają ci dużo nagród. Masz masę nagród, które możesz odbierać od najemników, po smołę, po zasoby. Także warto robić misje dla walecznych w triumfalnym wyzwaniu oraz misje te zwykłe. Jak widzisz, wszystkie wykonuję. I to mi daje punkty, to mi daje nagrody. Natomiast polega to też na tym, moi drodzy, tutaj w szczególności chciałbym zwrócić twoją uwagę, drogi widzu, na misję dla walecznych. Jeśli znów awansujesz poziom twojego głównego bohatera, tutaj zobacz, masz taki postęp, tak? Ile punktów musisz zdobyć? U mnie chyba najtrudniejszy level w tej chwili to jest 950 milionów punktów. Uwierz mi, drogi widzu, jeśli nie korzystasz z jakichś dodatkowych turniejów typu zryw starożytnych czy innych, zdobycie tych punktów, żeby to wykonać, już jest w tym momencie dla mnie trudne. Jeżeli, podkreślam, nie korzystam z jakichś tam ekstremalnych wydarzeń. Jeżeli korzystam, to ok. Jeden atak, jeden raz biorę udział, wszystkie misje są wykonane za jednym zamachem. Natomiast jeśli z tego nie korzystasz, to zdobycie jest trudne. Jeszcze niedawno, zanim awansowałem swojego bohatera, no to ten poziom był o połowę niższy. Także to też pamiętaj, że awansowanie szybkie bohatera, i jeszcze udowodnię ci to w ostatnim rozrachunku, bo na przykład mamy esencję nieśmiertelności, w każdym turnieju dokładnie tak samo. Zobaczcie, tutaj akurat wykonałem te wszystkie rzeczy, bo brałem udział w tej piekielnej kuźni, ale zobacz, jaki tu już jest wysoki level, to już mi było bardzo ciężko zdobyć. 3 miliony 200 punktów trzeba zdobyć, żeby odebrać te nagrody. Jeśli ja bym teraz awansował swojego bohatera, to znowu będzie ten, powiedzmy, level punktów tutaj rósł. Także szybkie awansowanie bohatera powoduje na przykład, o, to będzie idealnie pokazane na wielkim polowaniu. Tutaj, drogi, chcę pokazać, bo warto jest robić na przykład te trudne kontrakty, bardzo trudne, bo za to zdobywacie dużo punktów. I zobaczcie, zaraz zresztą wytłumaczę, dlaczego tak to jest u mnie. Bardzo trudne kontrakty w wielkim polowaniu u mnie są łatwe. To znaczy, mamy potwory 28, 27 poziomu i mam dlatego tak łatwo, tak, ja wiem, drogi widzu, bo zaraz mi zwrócisz uwagę, no ale Juken, co ty mówisz? Jest napisane bardzo trudne kontrakty, a ty mówisz, że łatwo. Zaraz ci, drogi widzu, wytłumaczę, posłuchaj ze spokojem tego, co chcę ci powiedzieć. Zobacz, ja sobie na przykład, biorąc udział w wielkim polowaniu, wszystkie zwykłe potwory zwiększam trudność, nie atakuję potworów rzadkich, bo jeżeli będziesz, drogi widzu, atakować potwory rzadkie, to poziom twojego głównego bohatera będzie rósł, a właśnie nie chcemy zbyt szybko awansować swojego głównego bohatera. Ja przynajmniej no w tej chwili też nie chcę. Zobaczcie, największy poziom potworów to jest cały czas 28, no może 29 gdzieś by się mógł tutaj też pokazać. I cały czas uważam, że to jest łatwe. Dlaczego? Może pokażę ci to, drogi widzu, na przykładzie, tylko muszę zobaczyć, czy mam swojego kapitana, ale chyba mam. Tak jest, Kleopatra. I to jest właśnie moja porada, która tego dotyczy. Zobacz, drogi widzu. Głównego bohatera mam na 124 levelu. Przez to rozumiem, nie awansuj zbyt szybko swojego głównego bohatera. To znaczy, rozumiem to przez to, że twój kapitan, w tym przypadku u mnie jest to Kleopatra, tak? Powinien być dwukrotnie wyższy, jeśli chodzi o level, niż twój bohater główny. Oczywiście ja tej zasady się trzymałem i w momencie, kiedy zacząłem awansować swojego bohatera na tam 120 któryś level, to właśnie zacząłem to robić w tym momencie, kiedy już Kleopatra była znacznie, znacznie wyżej. Miałem ją razy dwa, tak? Bo miałem Kleopatrę na 140 levelu, bohatera na 70 i awansowałem obu równocześnie. Natomiast w tej chwili zaraz mi ktoś powie, i słusznie, drogi widzu, zwrócisz na to uwagę, że przecież u mnie Kleopatra nie jest dwa razy więcej niż główny bohater, bo 124 razy 2 to jest tam 248. Tak, no bo taki powinienem mieć level, ale od razu ci powiem, że awansowanie po 200 levelu kapitana już jest bardzo, bardzo trudne. Więc u mnie troszkę przez chwilę ta zasada będzie zachwiana i na przykład moim celem w tej chwili jest awansowanie głównego bohatera na 140 level. Dlaczego, to powiem ci za chwilę,
ale też będę awansował stopniowo Kleopatrę. Natomiast przez chwilę ta zasada zostanie zachwiana. Natomiast to powiedzmy, że nie mam razy dwa, jest razy półtorej, ale to też jest ok. Już ci udowadniam, drogi widzu, dlaczego te kontrakty są łatwe. 28 niech będzie, no który by tu przeklętych. Nie będę oczywiście tego atakował, bo mam wszystkie misje wykonane i jakby nie mam sensu, ale chcę ci pokazać, drogi widzu, zaznaczamy sobie całe wojsko. No mógłbym tutaj jeszcze armię dobrać, ale w tej chwili no nie będę jakby tego też tłumaczył, bo tak jak mówię, odcinek by musiał trwać znacznie dłużej. Dobierając tą armię, mam straty w bitwie od 1 do 5%. I przez to chcę ci, drogi widzu, wytłumaczyć, że to jest łatwe. Bo zobacz, jeśli bym podniósł swojego głównego bohatera, to te potwory, które miałbym atakować, żeby osiągnąć ten poziom, nie miałyby, drogi widzu, 28 levelu, a załóżmy przynajmniej 30. A wtedy straty w bitwie są od 10 do 53%. Nie będziemy tego testowali, gdyby to był jeszcze srebrny dzień, czyli gorączka srebra, to może bym taki atak wykonał i pokazał. Ale co jeśli ty byś awansował jeszcze bardziej tego bohatera? I te potwory w tym wielkim polowaniu byłyby 35. To zobaczcie, to już jest masakra. To jest 28 do 100% strat. A pamiętaj, drogi widzu, że za wskrzeszanie wojska płacisz albo świętą miksturą, albo złotem. A to złoto to albo pozyskujesz ze skrzyń. Ja w tej chwili mam z świętej mikstury 13 tysięcy, którą też ze skrzyń pozyskałem. Bądź złoto, które możesz kupować. Także szkoda wydawać pieniędzy. Więc myślę, że rozumiesz, co chcę ci przekazać. Jeśli masz level tam 70 swojego bohatera głównego, rób to stopniowo. Rozwijaj kapitana. W ogóle kapitanów, zaraz ci o kapitanach opowiem, bo twój rozwój wpływa głównie na kapitanów. Jeśli masz oczywiście niższy level i nie masz jeszcze dostępnej Kleopatry, no bo Kleopatrę możesz tylko w triumfalnym wyzwaniu zdobyć te fragmenty, bądź w tym drugim wydarzeniu. Nie jest tak łatwo zdobyć te fragmenty Kleopatry. Troszkę się trzeba natrudzić. No jeśli najlepszym według mnie oczywiście kapitanem jest Kleopatra, dlatego że ona ma siłę całej armii, no ale jeśli nie masz jej dostępnej, możesz śmiało mieć, ja tak przynajmniej zaczynałem, kapitana Aidae, bo to kobieta, tak? I jak widzisz, takiego kapitana tutaj sobie mam na levelu, moi drodzy, 173. Już kapitan Aidae nie rozwijam, ona mi towarzyszy, jeżeli po prostu chcę mieć gdzieś jakiś atak przeprowadzić, chociaż ja rzadko to robię, to mi towarzyszy, że biorę Kleopatrę, która jest na 200 poziomie, Aidae czy Animatore, ale o kapitanach za chwilkę wam właśnie opowiem. Także jeżeli nie masz dostępnej Kleopatry, polecam ci kapitan Aidae i warto awansować na pewno Kleopatrę na wyższy poziom niż masz głównego bohatera. Jak widzisz, u mnie ta proporcja gdzieś tam jest zachowana i ona oczywiście się będzie zatracała, dlatego że chcę awansować bohatera głównego na 140 level. Wynika to z rozwoju technologii, o czym zaraz też opowiem. Dobrze, więc kapitan Kleopatra to jest według mnie podstawa. I oczywiście zwracaj uwagę na te gwiazdki, które tu są. To są poziomy gwieździste, bo zobacz, że dzięki temu mam siłę całej armii 60% jeszcze dodatkowo. Już nie muszę mówić, że zwracaj uwagę oczywiście na ekwipunek, który masz, bo dzięki temu, zobaczcie, moi drodzy, nie dość, że mój kapitan z samego poziomu, kapitan Kleopatra, ma siłę całej armii 208% więcej, to dodatkowo z tych gwiazdeczek, z tych poziomów gwieździstych, jeszcze dodatkowo 60% jest siła całej armii więcej, plus artefaktów, czyli z tych, tu są teraz takie, taka nowość, artefakty. Ja w tej chwili akurat u Kleopatry mam siłę potworów, tak, maska gryfoskrzydłowego i mam siłę potworów 44%, natomiast zamontuję sobie tutaj pas też z siłą całej armii. Ale ten pas oczywiście muszę awansować, to troszkę mi zajmie, bo tutaj te fragmenty zdobywam. Więc na razie tego pasa nie zamontowałem. Na razie Kleopatra ma po prostu coś innego. I macie właśnie ekwipunek, czyli to wszystko, co dodaliście tutaj. I zobaczcie, też bardzo ładnie nam tutaj z ekwipunku wchodzi to na plus. Także kapitan Kleopatra według mnie to jest taka podstawa do twojego sukcesu.
jak rozwijać szybko kapitanów, żeby nie rozwijać głównego bohatera, no generalnie brać udział właśnie w takich wydarzeniach. No może piekielna kuźnia średnio jest tutaj opłacalna. Ja bym wam najbardziej polecał na przykład Rój Arachne, fajna opcja, ale najbardziej korzystnym opcją jest zryw starożytnych, czyli atakujemy starożytnego potwora, bo jeżeli go zabijecie z klanem, podkreślam, z klanem, do którego należycie, z ludźmi innymi, to dostajecie bardzo dużo prezentów, bardzo dużo skrzyń, w których jest złoto, w których jest srebro i dzięki temu możecie się rozwijać. Więc to bym wam, drogi widzu, po prostu polecił, aby jak najszybciej awansować swoją kapitan Kleopatrę, awansować ją razy dwa w stosunku do głównego bohatera. I zobaczcie, ja to zrobiłem, jest mi łatwiej, mimo że tak jak mówię, troszkę ta proporcja tutaj się zachwiała, ale to jest związane z awansowaniem przeze mnie bohatera do konkretnego poziomu. Natomiast też zobaczcie, że robię to pod kontrolą. I dlaczego, moi drodzy, już nie awansowałem bohatera na 140 level? No zwróćcie uwagę, że twój bohater główny, zresztą kapitanowie, których masz tutaj, tak powiem, w ekwipunku, tak, dostępni, awansują się wtedy, kiedy ty, na przykład, jeżeli ty awansujesz kapitan Kleopatrę, dostajesz za to punkty, więc również awansujesz przy okazji, znaczy no może nie o poziom, ale ileś tam tego expa wchodzi do bohatera głównego. Jeśli ty w akademii opracowujesz technologię, kończysz opracowywać tą technologię, również dostajesz za to dużo punktów. I tak powiem wam szczerze, jak zacząłem opracowywać technologię, to mój bohater główny o parę levelów skoczył. Bo całkiem niedawno mój bohater miał tam 102, 103 poziom, ja tak sobie cierpliwie czekałem. No i właśnie, dlaczego chcę bohatera awansować na 40 level? Wejdźmy może do miasta. O, mamy do odebrania. Zawsze korzystajcie z tych wyzwań kapitanów, one są za darmo, 5 dziennie i warto z tego korzystać, bo to są te fragmenty danych kapitanów. Warto z tego korzystać. Słuchajcie, będę chciał ulepszyć swój kapitol na 35 level, żeby rozwijać chyba. Ale żeby mógł ulepszyć swój kapitol, muszę mieć bohatera 140 poziomu. Wstrzymuję się z tym. Dlaczego? Dlatego, że ja mam ten rozwój, moi drodzy, dokładnie zaplanowany. Zobaczcie. Ja chcę awansować gwardzistów 7. Nie 7. Czyli tutaj. Więc najpierw opracowuję te technologie. One się ulepszają i jak widzicie dni jest bardzo, bardzo dużo, bo to 240 dni. Ja też tych przyspieszeń już nie mam. Mogę wam pokazać. No, tych przyspieszeń tu nie mam za dużo, a też je oszczędzam, bo będą one mi potrzebne do budynków. Więc to jest dosyć skomplikowany proces, żeby wejść na G7 i właśnie możemy sobie tutaj ułatwić. To będzie porada numer 2, moi drodzy, bo jak widzicie, mi się szkoli gry w pewny, gdzie zostało 5 dni. Zobaczmy tutaj w planach, jak już jesteśmy w planie, to odbierzmy prezenty. Swoją drogą pozdrawiam moich przyjaciół z planu, FM, GDE. Jeżeli ktoś, Kuldians FLR, także pozdrawiam moich serdecznych przyjaciół. Tu mamy ten przycisk pomoc, zawsze klikajcie. Zobaczcie, jeszcze gry w bitewne mi się do końca wszyscy nie pomogli, także jeszcze nie będziemy przyspieszali. No i właśnie, to jest porada numer 2, która może wam tutaj dużo pomóc, żeby się szybko rozwijać. Moi drodzy, oprócz kapitan Kleopatry, która jest fajna do ataków, tak, do ataków na potwory. Oczywiście od razu powiem, bo ktoś może z was, kto się lepiej zna, zwróci mi uwagę, że do ataków na potwory będzie lepszy Herkules. Zgadza się, drogi widzu, natomiast Herkules nie jest dostępny tak, o, Herkulesa trzeba kupić za pieniądze. Ja staram się mówić tu o opcjach, które są dostępne, że tak powiem, za darmo, tak? Także dlatego Herkulesa nie biorę pod uwagę. Aby ułatwić sobie cały proces rozwoju, bardzo ważną kapitan będzie kapitan Helena. I tu powiem wam ciekawostkę, drodzy widzowie. Mam dwóch kapitanów. I tu jest taka ciekawostka. Kapitan Helena i kapitan Farhad. Wyobraźcie sobie, że jeszcze tydzień temu moja Helena była na pierwszym levelu. Mój kapitan Farhad również był na pierwszym levelu. Teraz jak widzicie, przez tydzień czasu awansowałem ich na 151 i na
165 level. Dlaczego ci kapitanowie są tacy ważni? Moi drodzy, no bo jeśli się rozwijacie, załóżmy od Heleny zacznij. Teoretycznie Helena do walki nie ma żadnego większego znaczenia, tak? Natomiast jest bardzo istotna, bo jak widzisz, ma tu dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, tempo produkcji żywności, ale bardzo ważna rzecz również, tempo szkolenia jednostki. To są dwie kluczowe rzeczy przy rozwoju. I moi drodzy, no jeśli na przykład przygotowujesz się do wydarzenia z Ryf Starożytnych, szykujesz swoją armię, żeby tej armii później nie wstrzeszać, tylko żeby ją usuwać, tak? Żeby przejść przez to oszczędnie, bo to jest bardzo dobra metoda, że szkolisz nowe wojska za srebro. No ale wiadomo, szkolenie wojsk trwa. Wyobraźcie sobie, że zanim awansowałem swoją kapitan Helenę, jeśli bym tu Gryfa Bitewnego zaczynał szkolić, miałbym napisane 15 dni do końca. W momencie, kiedy przyjaciele mi pomogli, może by to spadło do 10,5 dnia, natomiast nadal byłoby to 10 dni. W tym momencie, jak widzicie, zostało mi tu 5 dni, gdzie jeszcze w całej pomocy nie wykorzystałem. Jeśli zaczynam szkolić w tej chwili na tym levelu dzięki Helenie, to jest zasługa Heleny, kapitan Heleny. Jeśli zaczynam szkolić jakiekolwiek wojsko, to już mam poniżej 10 dni. W momencie, kiedy pomogą mi przyjaciele, no to spada do 5 dni. Te 5 dni jest łatwiej po prostu przyspieszyć. Bo pamiętajcie, że te przyspieszenia, które tu mamy, tu są te wszystkie przyspieszenia, one nie są nieskończone. Je pozyskujecie ze skrzyń, ale tak naprawdę musielibyście je kupować za realne pieniądze lub za złoto, no ale złoto de facto to są realne pieniądze. Jest to, jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo drogie. Także lepiej podejść do tego tematu w ten sposób, że awansujecie swoją Helenę. Ja myślę, że ją będę starał się do 20 poziomu awansować, żeby to tempo szkolenia wojsk jeszcze spadło i właśnie może dobrze, że nagrywam to na odcinku, bo jak awansuję, będziecie widzieli, jak to się przełoży na czas. Więc tu polecam wam kapitan Helenę do rozwoju, bo reasumując, kapitan Helena daje więcej żywności i więcej szkolenia, szybsze tempo szkolenia wojsk. No i ktoś z was zapyta, no dobra, no ale żywności mamy zawsze nadwyżkę, po co Helena ma nam do żywności potrzebę? Nic bardziej mylnego, drogi widzu, bo zwróć proszę uwagę na to, to nie chodzi o to, że masz nadwyżkę, bo ja wiem, że z tej nadwyżki nie byłbym w stanie przez miesiąc zejść. To nie o to chodzi, drogi widzu, jakbym nawet miał niedobory żywności, to i tak nie zejdę z tej żywności, którą mam, bo żywności zawsze mamy nadwyżkę i to się zgadza. Natomiast mylna rzecz w tej teorii polega na tym, że jeśli masz niedobór żywności, czyli tu się pali na czerwono ta rzecz, tu ci się wyświetla komunikat o niedoborze żywności, to koszt szkolenia wojsk wzrasta, może wzrosnąć o 20, o 30, o 40%. I w tym momencie, jeśli chciałbyś, czy chciałabyś szkolić na przykład Gryfa Bitewnego, bo on się tu szkoli, to nie kosztowałoby 5,59 milionów srebra, a kosztowałoby już na przykład 8 czy 9 milionów. Ja miałem takie sytuacje, moi drodzy, kiedy właśnie przygotowywałem się do Zrywu Starożytnych, kiedy uzupełniałem sobie armię na zasadzie, żeby każdego żołnierza było po 40 tysięcy. Tu, jak widzisz, też się już przygotowuję do Zrywu Starożytnych. Jak was ta seria zainteresuje, to dajcie znać w komentarzach, to dam wam fajnego protipa, jak fajnie atakować starożytnego potwora, aby naprawdę mocny ekstra tego wyciągnąć, żeby to opłacało i żeby szkód i strat, żeby mieć najwięcej ekstra, najwięcej punktów. Bardzo fajna metoda, którą podzielili się ze mną przyjaciele z klanu, stosuję tą metodę, dlatego zawsze przed Zrywem Starożytnych szykuję sobie armię. No i w momencie, moi drodzy, kiedy tej armii miałem 40 tysięcy jednych, 40 tysięcy drugich, tych na przykład było 3 tysiące, konnych jeźdźców było 20 tysięcy, jeszcze tam jakichś specjalistów miałem poszykowanych po 20 tysięcy, miałem straszny minus, jeśli chodzi o żywność. Ja miałem po 200 tysięcy na minusie żywności. I to się zgadza, że nie zszedłbym z tej żywności, natomiast koszt szkolenia wojsk wzrastał mi, moi drodzy, o 30%. Kiedy chciałem jeszcze jakieś wojska szkolić, to wtedy mnie tu kosztowało to 9 milionów srebra. Bardzo duża różnica. Sami widzicie, 5,59 normalna cena, a 9 milionów, no to lepiej chyba mieć tą Helenę, która nam jednak tą żywność zapewni i za wojsko płacimy normalnie.
Plus, tak jak mówię, tempo szkolenia jednostek, to już wam pokazywałem, różnica myślę, że jest no, namacalna, prawda? Zrobiłem 150 poziom Heleny i to tempo szkolenia jednostek spadło. Oczywiście znowu mamy tutaj też te gwiazdeczki, ale jak widzicie, brakuje mi jeszcze tych kafelków do tych fragmentów Heleny, żeby kolejną gwiazdeczkę dać. Ale jeśli dałbym kolejną gwiazdeczkę, to zobaczcie, tempo szkolenia jednostek będę miał plus 150% jeszcze dodatkowo. Czyli nie dość, że 150% bym miał z jej cech. Drugie tempo szkolenia to właśnie z tych gwiazdeczek, z poziomów gwieździstych. To też już jest spora różnica, no bo praktycznie razy dwa. I zwróćcie uwagę, że ja tu jeszcze mam ekwipunek, bo też dobrałem jej mocny ekwipunek, który też tempo badań czy tempo budowy nam znacznie i tempo szkolenia no, znacznie nam zwiększa. Także tych dwóch kapitanów, kapitan Helena i kapitan Farhad, no tu jakby do Farhada dotyczy to tylko tempa badań, tylko uwaga drogi, to bardzo ważny problem. Jeśli ty zaczynasz szkolić wojsko, czy zaczynasz badać technologię, to ci kapitanowie muszą być w pobliżu, czyli muszą być tu dodani. To nie będzie działało, jeśli zobaczcie, ja usunę Helenę, usunę Farhada, zobaczcie jaka jest różnica. O, może to wam pokażę na namacalny sposób. Zobaczcie, w tej chwili mamy tempo produkcji żywności, bo na żywności najlepiej będzie to widać. Tempo produkcji żywności mam 886 milionów, tak? Na plusie jestem tylko 124 tysiące, tak? Znaczy milionów, przepraszam, tysięcy. Na plusie całkowite tempo produkcji, na plusie jestem 124 tysiące. Zgadza się? 124. To teraz zobaczmy. Dodajemy Helenę. I w tym momencie musi chyba odświeżyć też. Zobaczcie. Było 124 tysiące, mam 554 tysiące. Czyli jeszcze ile wojska mogę wyszkolić. Tylko tutaj będzie też taki protip dla was. Bardzo ważny. I teraz uważaj, drogi. Skup się. Załóżmy, że chcesz wyszkolić wojsko. A w sumie ja mogę to dla ciebie zrobić. Bo akurat nie będę badał technologii, bo technologia się bada i jeszcze trochę musi czasu z tego upłynąć, nie będę się spieszył, ale załóżmy, że chciałbym teraz wyszkolić żołnierza. To muszę mieć Helenę tutaj dodaną i zaraz wam to pokażę. Zrobię to dla ciebie, drogi widzu, pod odcinek, no bo już mi tu mało czasu zostało, więc tutaj tych parę przyspieszeń użyjemy. O, wyszkoliłem. I teraz zobaczcie, drodzy widzowie, jeszcze raz się upewnijmy. Chcę wyszkolić żołnierza. Wchodzę i patrzę, czy jest Helena. Załóżmy, że Farhad też coś daje, bo Farhad też ma w ekwipunku rzeczy, więc dodaję obu. Na ten moment, zanim kliknę. To jest właśnie kluczowe. Robię armia, no i nie wiem, co ja bym mógł tu sobie wyszkolić. Patrząc, ile mam danych wojsk, tych mniejszych już nie szkolę. No nie wiem. No może tych gryfów bitewnych. Wyszkol. Zobaczcie, 9 dni, 4 godziny. Robię przyspiesz. Widzicie ten czas? Zaczynam szkolić wojsko dzięki temu, że Helena jest Farhad, który też ma ekwipunek. 9 dni, 4 godziny. Z tego mi zejdzie jeszcze na 5 godzin, na 5 dni. I teraz, jeśli chciałbym, nie wiem, atakować jakiś graczy, cokolwiek innego robić, możemy tą Helenę usunąć. Ten czas... Widzicie, ten czas się nie zmieni. Chodzi mi o to, że Helena musi być tylko wtedy, kiedy ty klikasz szkół wojska. I tak samo, możesz mieć na minusie teraz żywność. To jakby nie ma nic do rzeczy. Ty musisz mieć na plusie żywność w momencie, kiedy chcesz szkolić te wojsko. Zobaczcie, oczywiście mamy tutaj też prezenty, więc super sprawa. Więc tych kapitanów bym ci polecał, jeszcze raz powtórzę, oczywiście Kleopatra dla mnie jest podstawowym kapitanem i staraj się tego kapitana awansować zawsze wyżej od swojego głównego bohatera. Nie zawsze da się zrobić razy dwa, tak jak widzisz w moim przypadku. Staraj się, jeśli masz możliwość zrobić razy dwa, to lepiej, będziesz mieć łatwiej, po prostu będziesz ponosić mniej strat. Ja też będę do tego dążyć, jeśli będziecie chcieli dalszą serię z tych z tej gry, żebym pokazywał, to będziecie też widzieli moje postępy. Mogę wam nagrać również odcinek ze zrywu starożytnych, który niedługo będzie. Ale zobaczcie, w momencie, kiedy już kliknąłem szkolenie wojsk, ta Helena mi tu nie jest potrzebna, więc jakby do tego zmierzam, że dany bohater, dany kapitan jest potrzebny w tym okienku wtedy, kiedy ty coś masz do zrobienia. Jeśli chcesz szkolić wojska,
dajesz Helenę, ja daję Farfada również, a dlaczego to już ci, drogi widzu, pokażę, bo chodzi tutaj o ten ekwipunek, że tu również mamy tempo, no akurat tutaj tempo badań mam dodane dodatkowe, ale też jest produkcja srebra i zasobów budowlanych i żywności, więc generalnie chodzi o to, że ja tam sobie dodaję i wolę to w głowie mieć zakodowane, żeby on był, niż bym miał coś pominąć. Oczywiście, moi drodzy, nie mogłoby się obejść, bo to nie jest tak, że tylko Helena i Farhad są potrzebni do rozwoju. Jak sam widzisz, drogi widzu, są potrzebni do rozwoju ci kapitanowie. Bardzo ważnym kapitanem jest również Carter, którego również warto, moi drodzy, dość mocno levelować. Ja będę dążył do tego, żeby go jeszcze troszkę podlevelować. No tu na razie gwiazdek mu nie dokupimy, bo tutaj dużo tej esencji potrzebujemy, więc na razie się wstrzymuję, ale jak będę mieć dużo do ekwipunku, to jeszcze jeden ekwipunek zrobię. Dlaczego warto, moi drodzy, Cartera dość dobrze levelować? Już postaram się wam to, moi drodzy, pokazać. Nie wiem, czy mam lupę wykupioną. Zobaczcie, mamy kryptę 15 poziomu, bo Carter eksploruje krypty. Jeśli chodzi o krypty, nie będę się też rozgadywał. Ja generalnie chcę wam tylko pokazać, o co chodzi. Przez to, że mój kapitan Carter jest na dość wysokim poziomie, to on bez problemu jest w stanie eksplorować kryptę 15 poziomu na jeden raz. Zobaczcie, idzie i krypta znika. Niestety brakuje mi 1%. Już może nie będę wam tego pokazywał. Przez to, że nie mam jeszcze awansowanego Cartera dostatecznie mocno, dostatecznie wysoko, to też będzie moim celem, to mój kapitan Carter nie jest w stanie eksplorować krypty 20 poziomu na raz. On robi to na dwa razy. Zobaczcie, zużyłem tylko tyle smoły. To są grosze jakieś, więc ja tutaj też, stosując się do zasad planu, moi drodzy, staram się otwierać 10, właściwie między 10 a 20, bardziej 20 krypt dziennie. Bo takie mamy zasady w planie. To jest bardzo łatwe do wykonania, bo smoły dostajemy kosmiczne ilości dzięki chociażby tym eventom jak Zryw Starożytnych. A te wszystkie artefakty różne, te gadżety, że tak powiem, są potrzebne do tworzenia ekwipunku. Ale to też nie będę teraz tego tłumaczył, bo myślę, że to wiesz. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Carter też jest dość ważnym kapitanem, którego warto levelować. Również będę, moi drodzy, dążył, żeby Cartera levelować na tyle, żeby on mi kryptę 20 poziomu na raz otworzył. Natomiast wiecie, no też ciężko jest kilku kapitanów na raz awansować. Jeśli skupiłem się na Helenie i na Farfadzie, to nie będę jeszcze przy okazji awansował Cartera. Jeszcze jeden kapitan, to jest kapitan Stor. On jest dość istotny. Całą resztę kapitanów generalnie sobie pominę. Tak jak widzicie, Herkules jest niedostępny, ponieważ on po prostu jest do kupienia za pieniądze realne. Reszta kapitanów jest tutaj dla mnie osobiście mniej ważna. To znaczy nie mówię, że nie są w ogóle ważni, bo gdzieś ważni są na pewno do całego rozwoju. Natomiast no, jest mniej ważna, zależy też od twojego kierunku, który sobie obierasz. Natomiast dość istotnym kapitanem, moi drodzy, jest Thor, którego też będę starał się awansować, bo chodzi głównie o tempo zbierania zasobów. Tu, jak widzicie, jest to zupełnie, te cechy się mają zupełnie inaczej do poziomu. To nie jest, że 112%, tylko 280%. Nie wiem, jak to jest liczone, nie wnikam. Jak widzicie, tu się pali na czerwono, mógłbym go awansować, natomiast ja nie awansuję tych gwiazdek, bo to daje tylko w tej chwili ładowność armii. Jakby ta ładowność nie jest mi potrzebna, Stor daje radę tak, jak daje. Taki śmieszny, mały facecik do zbierania zasobów, jeżeli korzystacie z wioski na przykład do zbierania srebra, często korzystacie, to są te wioski takie do zbierania srebra, to tempo zbierania zasobów ma znaczenie, ale zwróćcie też uwagę, że jak będziecie zbierali zasoby, żeby sobie, o, ja tu mam uruchomione to akurat, aby sobie ten dodatek, tych gadżetów macie zawsze bardzo dużo, więc to dostajecie w prezentach, tego nie musicie kupować. Ale zwróćcie uwagę, jeżeli chcecie zbierać zasoby właśnie przez Stora, aby to uruchomić. Druga rzecz, jeżeli chcecie zbierać zasoby, żeby kliknąć tu i sobie włączyć poziom VIP. To jest bardzo ważne,
To też dostajecie w prezentach, możecie włączyć tam na parę godzin, na jeden dzień, tak? To jest, moi drodzy, bardzo ważne, ponieważ te tempo zbierania zasobów wam znacznie zmaleje, a to tempo zbierania zasobów niestety i tak jest duże, bo jeśli ja włączę i status VIP, i to ten dodatek zbierania zasobów, to na tym levelu, który mam naszego stora, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że kopalnia, znaczy wioska, taka, co ma 7 milionów, to jest chyba 35 tkoni, to już zebrali. To są wioski przyjaciół, żeby było jasne, nie zajmujemy przyjaciołom wiosek, zajmujemy tylko własne zbudowane. Zobaczcie, tutaj mają koledzy, moi przyjaciele z klanu wioski i zbierają. Tutaj jest pokazane, ile tego jest. Natomiast chodzi mi o to, że wioska 35 poziomu ma 7 milionów srebra, jeśli dobrze pamiętam. I uwierzcie mi, że zebranie tych 7 milionów srebra zazwyczaj zajmuje mi około 9 godzin. Przez to, że mam stora jeszcze na dość niskim poziomie. Mimo, że stor ma dość dobry, jak widzicie, tutaj też ekwipunek. No może muszę go też wymienić. Nie, na pewno gdybym wymienił ten ekwipunek, byłoby to sprawniej i szybciej. Natomiast tutaj mam tylko tempo zbierania. No ale na razie nie mam tych dodatków wszystkich, więc na razie czekam. Aż poeksploruję krypty, wymienię ekwipunek, może to też trochę wpłynie, pokażę wam ewentualnie w następnym odcinku, jak to czasowo dokładnie wygląda. Natomiast stora na pewno będę chciał awansować, drodzy. No ale tak jak mówię, nie da się kilku srok za jeden ogon ciągnąć. Dość jeszcze istotnym kapitanem, moi drodzy, jeśli robicie jakieś napaści ze swoimi przyjaciółmi z klanu, to może być napaść na skarbiec starożytnych, tam są różne eventy, gdzie robicie napaść, czy wysyłacie wojsko do miasta swojego przyjaciela, tak, jako posiłki, żeby go tam bronić, to kapitan animatore też jest dość ważną panią kapitan, bo daje siła armii w posiłkach i napaściach. Czyli wtedy możecie taką armię do przyjaciela wysłać, na przykład składającą się, moi drodzy, Kleopatry, Aidae. Ja tak bym zrobił, zobaczcie, tak bym sobie złożył. Miałbym do przyjaciela wysłać pomoc, to wstawiłbym tu najwyższych moich kapitanów, ale wstawiłbym też kapitan animatore po to, żeby ta siła jeszcze w tych posiłkach wzrosła. Wtedy idę i pomagam się przyjacielowi bronić. Pamiętajcie, że jak pomagacie się przyjacielowi bronić, to również bardzo fajnie zyskujecie na tym, jeśli chodzi o punkty te CP zwane, nie? Nie zawsze przy atakach to ma znaczenie, ale mówię, to tak rozbudowane, że jeśli miałbym wam to dokładnie tłumaczyć, to byśmy musieli parę godzin nad tym spędzić, więc ja staram się jakby takie podstawy pokazać na moim przykładzie. Tych kapitanów jest więcej, dziś myślę, że nie będę omawiał, bo oczywiście wielu innych kapitanów też jest potrzebnych, widzowie, to nie jest tak, że inni nie przydadzą się, na przykład Logos w skrócie mogę powiedzieć, przydaje się, jeśli robicie marsz do giełdy najemników na wymianę. Inni kapitani też się mogą przydać. Szczególnie mogą się przydać, jeśli chodzi właśnie o te poziomy gwieździste. Jak widzicie, tutaj dostajecie też z poziomów gwieździstych dodatkowe zdrowie armii, tak? Dominację po to, żeby mieć więcej wojska, tak mówiąc w skrócie. Ja tutaj musiałbym kapitan animatore awansować na 130 level, bo Aidae już mam. Czyli jakbym na 130 level awansował kapitan animatore, to dostaję tam więcej, bo to się klika i wtedy to, jak widzicie, rośnie. Tu macie na tym poziomie, na którym jesteśmy, na 51 już mamy tam o 1% więcej. Z każdym poziomem zdobywanym jest więcej. Tutaj mamy odwaga, to tu bym musiał, moi drodzy, na 110. No i właśnie dlatego mówię, że inni kapitanowie też się przydają. Ponieważ ja nie mam dostępu do Herkulesa, niestety nie mogę go przyzwać, bo nie mam kafelków, to moi drodzy, mógłbym tylko tego Aleksandra awansować, przy czym ja z niego nie korzystam, bo jak widzicie, to jest tylko siła jeźdźców. Sami jeźdźcowie, wiecie, są dla mnie mało ważni, wolę siłę całej armii, bo sami rozumiecie, że jeśli macie siłę całej armii, to również jest siła potworów, wiele rzeczy na to wpływa, więc ja wolę kapitan Kleopatrę. No ale chcąc tutaj zyskać jeszcze więcej siły armii, tak, i autorytetu, to muszę go awansować na 110 poziom. Myślę, że to zrobię, bo to będzie 1-2 strzały
na jakiegoś epickiego potwora. No i tutaj mamy właśnie jeszcze tempo budowy, tempo badań. To też będę chciał jak najbardziej, moi drodzy, zwiększyć. No ale tu bym musiał już naszą kapitan Helenę zrobić na 185 poziom. Jeszcze, moi drodzy, kiedy nagrywam ten odcinek, nie podjąłem decyzji, bo zbliża się zryw starożytnych. Nie wiem, czy będę atakował kapitan Kleopatrą, czy będę atakował innym kapitanem w celu awansowania go. Raczej, powiem wam szczerze, już wyprzedzając myśl naprzód, mówiąc wam o tym, że chcę kapitana na 140 poziomie, głównego bohatera, i ta różnica się mocno zawęzi i może okazać się trudniejsze, no bo nie wiem, te potwory na przykład w Wielkim Polowaniu mogę mieć na tym 33 levelu i co wtedy, więc dla bezpieczeństwa parę ataków z pewnością będę chciał wykonać kapitan Kleopatrą, żeby ją starać się przynajmniej o parę leveli podnieść, ale jak widzicie, to już nie jest takie łatwe, bo tu doświadczenia mamy 16 milionów punktów, mam, a potrzebuję 40 milionów, czyli często jeden atak już nie zwiększy niestety levelu. Będę dążył też do tych gwiazdek, ale tak jak tą esencję uzbiera. Podsumowując, dlaczego ja chcę awansować kapitana, bohatera głównego na 140 level? Ponieważ, tak jak wam mówiłem, tu sobie jeszcze raz zobaczę, twardziści, chcę wyszkolić twardzistów 7 poziomu. Do tego potrzebuję oczywiście, i to już robię, te przygotowania już robię, ale jak widzicie, tu bardzo dużo przyspieszeń potrzeba i oczywiście potrzeba te punkty waletności, których już wiem, że mieć nie będę i muszę, dlatego nie przyspieszam. Moi drodzy, czekam te 3 dni, niech sobie tam tyka ten zegar, bo przyspieszenie tego mi nic nie da, bo ja i tak nie mam punktów waleczności, ja i tak muszę uderzyć w tego starożytnego potwora, żeby zyskać te punkty waleczności. Zresztą wiecie co, może mogę wam w zasadzie pokazać mój poprzedni atak na starożytnego potwora, bo to w dzienniku jest napisane. Ale jak widzicie, bohater jest potrzebny 140 poziomu, żeby tutaj wybudować kapitol, tak? Ja się już boję, ile to dni będzie, bo to z tym kapitolem może być bardzo długo, bo by mi, słuchajcie, wszystkich przyspieszeń starczyło. Widzicie? Bo tutaj jakby już jesteśmy gotowi, tu mi tylko bohater brakuje. Natomiast w wymogach, które tam widzieliśmy, żeby zrobić G7, to jest jeszcze akademia na 35 level i tu już się zaczynają schody, bo zobaczcie, koszary, karawansa i mistrz portalu. To jest taka troszeczkę, zobaczcie, koszary, wchodzimy na koszary, to znowu chcą świątynię. Musimy zrobić świątynię. Świątynia wymaga dom szlachty. I dom szlachty 30, czekajcie, gdzie my tu mamy, o tu, dom szlachty. Kapitol. Więc jest to taka troszeczkę rzecz, której ty każdy ruch musisz mieć dobrze przemyślany, żeby tego błędu nie popełnić. Więc ja wiem, że najpierw będę musiał kapitol awansować, jak będzie bohater, tak? Czyli najpierw bohater 140 level, później kapitan, znaczy kapitol, przepraszam, okej, a później dom szlachty i tak po kolei musisz sprawdzać. Więc jeśli chcesz właśnie jakąś technologię od pracowywać, gdzie jest to zależne od jakiegoś budynku, sprawdzaj czasem kilka razy. Dlaczego, drogi widzu? Dlatego, że no, nawet na tym levelu, na którym jestem, wzmacnianie tych budynków kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, 4000 tych tutaj traktatów, tych takich traktatów, które tu są. A te traktaty, widzowie, nie są tanie, bo zobaczcie, 500 ich kupujecie za 5000 złota. Więc jeśli ja bym teraz chciał mieć 4000, tak, no to załóżmy 8, no 7 musiałbym, no 7, 7, tak, czyli 35 tysięcy, jeśli dobrze liczę, moi drodzy, musiałbym wydać złota. Gdzie tego złota aż tyle nie mam, wiecie, złoto się kupuje oczywiście za realne pieniądze, ale ja tego się bronię. Staram się oczywiście otwierać krypty, bo dzięki temu też mamy złoto. Tutaj, że przyjaciele otwierają krypty, jak widzicie, cały czas prezenty wpływają i super. Wpływają również te przyspieszenia. Natomiast, jak widzicie, tu jest ruch. Bardzo cała strategia musi być przemyślana. Więc jeśli ty na przykład chcesz levelować, nie wiem, swój kapitol na 30 level. Zresztą, drogi widzu, jeśli grasz, masz pytania, to może po prostu napisz to pytanie w komentarzu, a ja postaram się na twoim przykładzie odpowiedzieć, bo jakby
pokazuję wam mój przykład, ale nie zawsze każdemu ten przykład może coś dać, aczkolwiek możesz to porównać do swojego levelu, który masz niższy. Bo z tego co pamiętam, jeśli chcesz wejść na 30 level kapitolu, no to kapitan musi być 100 level. Ja dobrze pamiętam, że to był mój pierwszy taki próg, gdzie kapitana na 100 level awansowałem. Później długi czas, słuchajcie, kapitana nie awansowałem, ale on się sam awansował przez to, że opracowywałem technologię, przygotowując się do G7. No i jak widzicie, gry w bitewny, kiedy klikaliśmy, miało 9 godzin, tak? A już mamy 7 dni 21. Znaczy 9 dni było, sorry, zamotałem się. Jak widać, jeszcze nie wyzdrowiałem w pełni. Było 9 dni tam z hakiem, a mamy 7 dni 21 godzin. Dobrze, obiecałem wam, moi drodzy, jeszcze, że wam pokażę mój ostatni atak. Tu, jak widzicie, eksploruję krypty. Z tym nie ma problemu, ponieważ dostajemy bardzo, bardzo dużo, moi drodzy, prezentów dzięki właśnie atakowi na starożytnego potwora. To naprawdę jest ogromna ilość prezentów. I dlatego, że ja z tych prezentów też korzystam. O, tutaj te atakowałem do piekielnej kuźni. To wam nie będę pokazywał, bo to nic istotnego nie jest. Wolę skupić się na starożytnym potworze, bo tam są prawdziwe, prawdziwe moce. Natomiast też nie spodziewajcie się, moi drodzy, od razu wam powiem. Tu jakieś tam brałem, jak widzicie, udziały w atakach. No trochę tego jest, jak widzicie, dużo robię. O, jest oddział starożytny, to jest właśnie to. Więc moi drodzy, staram się oczywiście ekonomicznie podchodzić do epickiego oddziału starożytnych, nie wskrzeszając wojsk, a po prostu je uśmiercając. I tutaj atakowałem, jak widzicie, kapitan Farhadem. Kiedy atakowałem starożytnego 2 dni temu, mój kapitan Farhad miał znacznie niższy level, niż ma teraz. To mi chyba nie pokazuje, jaki miał wtedy level, tylko niestety pokazuje, jaki jest teraz. To już nie pamiętam teraz. I tutaj mam pewną metodę do ataku, no nie będę wam o tym mówił, natomiast bardzo dużo dostałem tego smoczego smakołyka, tego mięsa, którym karmimy smoka, dzięki czemu też awansuje smoka i zobaczcie, doświadczenia też było całkiem spoko, aczkolwiek to jest dość mało. Więc, moi drodzy, zdecydowanie, tak jak mówiłem wcześniej, opłaca się atakować. Przykład epicki oddział starożytnych, to jest w ogóle wydłużenie, w którym cały klan bierze udział i to jest opłacalne. Podsumowując może, moi drodzy, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek też był za długi, tak jak mówię, drogi widzu, jeżeli też masz ochotę, to ja z miłą chęcią nagram więcej szczegółów, więcej rzeczy wytłumaczę, ponieważ ta gra jest tak rozbudowana, że jeżeli byśmy mieli na danych szczegółach skupiać, to lepiej by było w danym odcinku skupiać się na jednej rzeczy, bo gadania, jak widzicie, jest tu bardzo dużo. Podsumowanie jest tak. Wykonuj codzienne zadania. Te wszystkie zadania, które tutaj masz, to są proste zadania i zawsze dają ci różne korzyści, różne dodatkowe prezenty. Warto z tego korzystać. Nie jest to trudne. Staraj się codzienne zadania, które masz, wykonywać. Druga rzecz, którą ci powiedział jako fajny protip, oprócz codziennych zadań tych, staraj się wykonywać zadania codzienne w, przynajmniej te zwykłe, w triumfalnym wyzwaniu, a jeśli masz taką możliwość, to również dla walecznych. Pamiętaj jednak o tym, że jak będziesz mocniej rozwijać swojego bohatera, to te chociażby codzienne zadania w triumfalnym wyzwaniu tutaj dla walecznych będą trudniejsze, więc też nie rozwijaj, będzie trzeci protip, to już mówiłem kilka razy, nie rozwijaj zbyt szybko swojego bohatera. Staraj się skupiać na kapitanach, szczególnie na tych, którzy atakują, kapitan Aidae bądź kapitan Kleopatra, a dopiero jeżeli masz mocno rozwiniętych kapitanów, wtedy rozwijaj bohatera. Także tu warto też czasem się wykazać cierpliwością, czasem lepiej opracowywać technologię, ulepszać kapitanów takich jak Carter, którzy też, no, jakby nie patrzeć, zdobywają ten ekwipunek, te składniki, to mówimy oczywiście o kuźni, moi drodzy, bo tutaj jak wejdziecie w warsztat, masz połącz materiały, to są te wszystkie materiały, które zebrali, zebrał twój Carter,
je łączysz wtedy, na przykład tutaj mamy 9, ale niestety tracisz ich łącząc, ale zyskujesz materiał wyższej jakości. Tak łączysz, łączysz, aż dochodzi dalej. Jeśli nie możesz ich oczywiście tak łączyć jak ja, to też jest taka specjalna technologia, moi drodzy, gdzie w akademii, bo w archeologii oczywiście związane z karterem rzeczy robisz i to też jest dość istotne, odblokowujesz krypty, ale właśnie w Kowalstwie masz te łączenie klejnotów, łączenie zaklęć i to też są technologie. Także tych technologii, drogi widzu, masz dość dużo do opracowywania i na początku, szczególnie jak zaczynasz, no to jest tego sporo i trzeba by tu jakąś kolejność wybrać. Ja się tak zastanawiam teraz, drodzy widzowie, czy jeżeli będziecie chcieli taką serię od zera w Total Battle, nie zrobimy na nowym koncie totalnie od zera, natomiast musiałbym wtedy porozmawiać z moimi przyjaciółmi z klanu, bo wiadomo, że do tego klanu, w którym ja jestem, on jest dość silnym klanem, by mnie nie przyjęli, co jest oczywiste, ale są tutaj takie bliźniacze klany i może w tym drugim klanie bym to miasto wtedy sobie miał i po prostu tam bym sobie działał i pokazywał wam, co robię od początku, jak rozwijam swojego bohatera. Tylko pytanie, czy was to interesuje. Natomiast nie chciałbym też na to dużo czasu poświęcać, bo dla mnie kluczowe jest rozwijanie jednak tego konta, tu się dość mocno skupiłem. Natomiast jeśli będziecie chcieli, to takie coś nagramy. Jak widzicie, cały czas prezenty lecą. Czwartym protipem, bardzo ważnym protipem, jest właśnie to, co dotyczy prezentów. Staraj się wchodzić do gry tak co 12 godzin, dwa razy dziennie, wieczorem, dnia, jak masz możliwość, żeby nie upłynęło te więcej niż 12 godzin, tak około. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wejdziesz i odbierasz prezenty. Te prezenty, jak widzisz, mają jakiś tam czas, 12 godzin. Ale ja bym ci dał radę tak dla bezpieczeństwa. Bo masz tutaj taką opcję, usuń wygasłe skrzynie. No niestety, jeśli nie będziesz wchodzić do gry, stracisz dużo prezentów. Możesz stracić dużo złota, dużo srebra. Niestety może ci to dość utrudnić. No i między innymi warto wchodzić po to, żeby przyjaciołom z klanu klikać pomoc, bo jak widzicie, w tym odcinku zacząłem szkolić dryfa bitewnego, już 24 osoby pomogły, dzięki czemu, zobaczcie, koszt, ten czas spadł z 9 dni już na 6 dni 22 godziny. Jest to sporo, bo zyskujesz dzięki temu wiele przyspieszeń, a pamiętaj, że tych przyspieszeń nie masz tak dużo. Pamiętaj również o tym, piąty taki protip, jaki mógłbym ci powiedzieć, że jeśli opracowujesz jakąś technologię, to kapitanowie, łącznie z głównym bohaterem, kapitanowie, których będziesz miał mieć tu dodanych, oni mogą dzięki temu levelować, bo też zyskują punkty doświadczenia, punkty exp. Na bohatera nie masz wpływu, natomiast, bo on zawsze tu będzie, natomiast kapitanów możesz sobie dodawać czy odejmować. Tutaj tą strzałeczką. No i właśnie ten protip szósty, powtórka tego, co mówiłem. Staraj się rozwijać kapitan Helenę i kapitan Farhada. Helenę po to, aby mieć tempo szkolenia jednostek i też odpowiednią ilość żywności. Farhada po to, żeby te tempo badań, tych wszystkie badania, które musisz opracowywać, było po prostu szybsze. Dzięki temu też będzie to dla ciebie przyjemniejsze. Ale pamiętaj, że w momencie, kiedy klikasz szkolenie jednostek, czy szkolenie technologii, tak, badanie technologii, to ci kapitanowie muszą być tu dodani. Co bardzo ważne, też drogi widzu, te kapitanowie muszą być w mieście. Oni nie mogą być wysłani na posiłki do kolegi, do przyjaciela. Więc jeżeli chcesz kliknąć szkolenie wojsk, aby to wszystko działało tak super, musisz mieć w swoim mieście tych kapitanów. Jeśli ja bym Helenę teraz stąd wysłał, to nagle żywność by mi zmalała, bo po prostu nie ma Heleny. Też pamiętaj o tym. Punkt siódmy, jakbym mógł dodać protipa. Zwracaj uwagę, żeby robić dobry ekwipunek, możliwie wyższy. Tworzenie ekwipunku pokazuje ci procentowo, ile daje korzyści. Im wyższy, tym daje więcej korzyści. Ja, jak widzisz tutaj, chociażby u Farhada mam 2 na czerwono. Trzeciego nie wytworzyłem ekwipunku, dlatego że jeszcze brakuje mi tam jakiegoś składnika i ten procent tutaj, który mamy bodajże, chodzi o tempo badań, byłby niższy, tam chyba mógłbym mieć fioletowe, czyli mógłbym mieć 17%, a mi zależy, żeby mieć 23%, także czekam, bo nie chcę też tego marnować. Oczywiście, ja też, drogi widzu, od razu ci chciałbym powiedzieć, że mamy tu kapitana
odpowiedzialnego za budowę. Oczywiście jeszcze Daustin za punkty podboju, on też odpowiada, jeżeli chcesz mieć więcej punktów, ok. Natomiast ja z Daustina nie korzystam, ponieważ jeżeli masz, pamiętaj drogi widzu, włączony status VIP plus jeszcze te bonusy, pamiętaj, że jeżeli będziesz chcieć robić atak, warto mieć tutaj te punkty doświadczenia włączone. Zazwyczaj, jak widzisz, dostajesz dużo w prezentach. Ja sobie jeszcze kupiłem na 7 dni w triumfalnym wyzwaniu, kupiłem za darmo, w sensie za punkty. Nie wydałem. Ale jeśli robisz jakieś ataki, chcesz levelować, to pamiętaj, aby włączyć te dopalacze tak zwane, niektórzy nazywają to suplementami. Jest to bardzo ważne, bo to daje dużo, dużo korzyści. Bez tego ataki są gorsze. Chociaż nie będę ukrywał, mi się też zdarzyło, jak ostatnio był starożytny, 2 tygodnie temu zapomnieć zrobiłem bez, przez to dużo, dużo tych punktów niestety traciłem. Jest jeszcze, moi drodzy, jeden kapitan, o którym dziś nie mówiłem, a warto też o tym wspomnieć. To jest kapitan, który, moi drodzy, odpowiada za tempo budowy, jak widzicie, siła jednostek strzeleckich. Ja wam tutaj tak pokazuję. Ja generalnie tych kapitanów nie szkolę, bo oni nie są mi do niczego potrzebni. Mówimy o kapitan Aurora. Jak widzicie, mam ją na pierwszym poziomie i pewnie też będę ją levelował dość wysoko, może w gorączce srebra, żeby tempo budowy mi również wzrosło. Dlaczego, drogi widzu? A dlatego, że jak widzisz, będę mocno teraz rozwijał miasto, będę musiał budować za chwilę Kapitol. Potem, jak widzieliście, Akademię mam jeszcze tutaj, Mistrz Portalu, zobaczcie. Dużo mam po prostu do budowania różnych budynków, a ten czas będzie dość wysoki, bo będę levelował na 35 level. Dlatego Kapitan Aurorę sobie również będę levelował, żeby to tempo budowy wzrosło. Tu jak widzisz, kolega idzie, kapitan Heleną, to jest Helena, gdzieś idzie atakować chyba potwora, nie, do krypty idzie. Okej, okay. No ja akurat do krypty to tylko Cartera używam, ale niektórzy również do krypty wysyłają, czy to Stora, czy Helenę, po to, żeby właśnie levelowali. Ja wolę akurat atakować, bo to szybciej wchodzi, ale każdy robi, jak oczywiście uważa, każdy sposób na zyskanie expa jest dobry. Więc moi drodzy, mówię, reasumując, ja mogę wam w następnym odcinku, jeżeli takowy będziecie chcieli, pokazać jeszcze dalszy mój rozwój, jak to wygląda. Kapitan Helenę, widzicie, mam na, znaczy nie Helenę, tylko Aurorę, przepraszam, Aurorę, tą odbudowy, tak, bo Helenę mam na 150, natomiast kapitan Aurora, jak widzicie, nie, to jest Brunhilda, to ja tu kliknąłem, nie ta. Jest, źle kliknąłem, no dobra, czasem się zdarzy, tu mamy Aurorę. Także jak widzicie, mamy 1% tylko tempo budowy, nie mamy jej w żaden sposób tutaj rozwiniętej, ale też będę chciał ją rozwinąć, no, przynajmniej na ten 100 poziom. I pamiętajcie, że tam są jakieś progi, jak awansujecie swojego kapitana, tu też wam wyskoczy komunikat, że awansowałeś kapitana, dostajesz za to złoto, dostajesz to jakieś prezenty, więc też awansowanie danego kapitana daje ci korzyści, więc to nie jest tak, że tracisz. Może nawet się pobawię dzisiaj, nawet mógłbym wam pokazać, bo taka kapitan Aurora przy tej armii, którą mam, a zrobię to dla widza na koniec odcinka, drogi widzu. Weźmy kapitan Aurorę, która ma pierwszy poziom. Żeby było może łatwiej, przełożę sobie ekwipunek od Kleopatry. Moi drodzy. Tutaj nic nie będę dodawał, bo niczego nie mam, chyba żebym dodał to. Może dodam ten efekt. Tak go nie używam na razie. Dobrze. Zobaczcie, mamy kapitan Aurorę, drogi widzowie. Nie wiem, zaryzykuję, czy 20 poziom nie będzie za wysoko. O, mam tak dobrą armię, słuchajcie, bo mam najemników. Mogę sobie jeden atak wykonać. Myślę, na który poziom potworu, bo chciałbym wam spektakularnie pokazać wzrost. Aha, i wiecie co, jeśli już ten atak jeden, to będzie tylko jeden symboliczny atak. Włączę sobie bonusy, moi drodzy. To też nam dużo doda. Zresztą marszu to tam nie. Dobra, bonusy włączone. Także, moi drodzy, znajdźmy sobie potwora. No nie wiem, czy 25, ale to było... Okej, okay, no 30 to za dużo. Znajdźmy sobie jakiegoś potwora. Raz wykonam atak i zobaczycie, jak to sprawnie idzie. Jeśli już macie dobrą armię, oczywiście, jeśli wy
jesteście na niskim levelu, to nie macie dobrej armii, ale przekonacie się, jak ważni są najemnicy, jak ważne są te potwory i jak szybko można awansować danego kapitana. I ja to wam chcę pokazać między innymi po to, moi drodzy, że tak jak mówię, kapitan Aurore będę chcieć awansować, jak najszybciej będę chciał awansować. No nie wiem, 24 mi tu wystakuje. 25. To jest jej pierwszy atak. No nie, widzicie? 25 trochę mnie fantazja wniosła. Dobra, 25 to jest fantazja. 24 będzie nie lepiej. No dobra, zacznijmy może, słuchajcie, od tego faktycznie tutaj poziomu 22 i nie szalejmy. Nie będę teraz przeliczał... tutaj się 20... Czemu wcześniej? A bo ona nie ma, jak widzicie, kurczę, widzicie, ona nie ma za dużo żołnierzy do zabrania. Weźmy 20. Dobra, bo już mnie tutaj fantazja ponosi, a tu jest problem, widzowie, też taki, że jak widzicie, nie wiem, tak? Troszkę inaczej te potwory sobie, słuchajcie, weźmy tych najemników. Dobra, tych dużych potworów może nie bierzmy, a tylko 10. No dobra. Tych 15. A widzicie, już nam się zmieniło. Już nam się, moi drodzy. Nie wiem, tych dajmy 50, a tych damy tam. Dobra, dobra. Zacznij atak. Aurora. Atakuje. Jest, przypominam, widzowie, na pierwszym poziomie nasza Aurora. Jest tylko na pierwszym poziomie. Ja przypuszczam, że jakbym wziął udział w tej piekielnej kuźni, nią tam parę razy zaatakował, to już od razu byśmy na odcinku mieli setny poziom Aurory, ale tu przypuszczam, że 10 poziom powinien od razu wlecieć. 18! Widzicie, widzowie? Już tempo budowy mamy na 18 poziomie. Czy to nie jest, moi drodzy, piękne? I teraz możemy 22 uderzyć. Spróbujemy jeszcze raz. Kosztowało nas to mało złota, więc nie straciliśmy. A dlatego, widzowie, nie straciliśmy, że mamy dobrą armię. No tutaj myślę, że zrobimy dokładnie tak samo. Generalnie tam tych najemników zazwyczaj warto do równego brać, ale no teraz już mi się nie chce na odcinku, no to tak szybko wam pokazuję. Nie wiem, ile ich można. 20? 20? Nie, tu można 10. Na 10? Nie, to nie bierzemy, bo dwóch to szkoda. No i weźmy sobie na przykład, zobaczcie, widzowie, nie wiem, ilu ich tam można, 500. Aha, 2000. No dobra, to 500. Oj. Defisuje, słuchajcie, defisuje. Na razie nie patrzę, czy się coś zmienia. Dajmy 200. O, zacznij marsz. Akurat na początku ma to znaczenie, żeby też strat nie ponosić. Zobaczymy, ile po drugim ataku nam level jej skoczy. I przypuszczam, że tu powinno nam wyskoczyć, że wbiliśmy jakiś tam poziom tej Aurory. I oczywiście dostaniemy za to nagrodę. Dlatego ten atak jednak robię na koniec odcinka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jak to można szybko danego kapitana. Proszę, 25 level. Czy to, widzowie, nie jest piękne? A tylko 300 mikstury świętej straciliśmy. Kapitan Aurora, 20 poziom, dostaliśmy 100 złota. No nie dużo, bo, ale tyle, co wydaliśmy, tyle nam się wróciło. Czyli zobaczcie, mamy już kapitan Aurorę na 25 poziomie. Zgadza się, drogi widzu, jest 25 poziom i dzięki temu tempo budowy już będziemy mieli znacznie lepsze. I ta Aurora będzie mi właśnie potrzebna do tych budynków. Jeszcze jeden atak, bo do 3 razy sztuka. Bym jeszcze jeden atak przeprowadził na wyższy jakiś poziom potwora, ale no tak patrzę, że kurczę, nie mam tutaj 25, z tym był problem. To było dosyć drogie, nie? Jak dobrze pamiętam. O, 1-10%. Spróbujmy, kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Ostatni atak, bo nie wiem, to tutaj po 20 powinniśmy dać radę, nie damy rady. Jak szybko, moi drodzy,
nie wiem, czemu pauzę wcisnąłem. Pomyłkę. No tak, bo wpisywałem, nie zwróciłem uwagi. Przepraszam was, moi drodzy, nie wiem, w którym momencie wam spauzowało się nagranie, bo mam pod jedynką ustawione pauzę nagrania, a robiąc atak wpisywałem liczbę, to może postaram się jeszcze jeden atak wprowadzić, żebyście widzieli, bo pewnie nie widzieliście. Zobaczcie, kapitan Aurore, mam nadzieję, że widzieliście te kilka ataków. Kapitan Aurore awansowałem, widzowie, na 44 poziom przy 4 atakach. Więc tak szybko dla was zrobię. No szkoda, bo wpisywałem cyferki, kurczę, przy ataku i pewnie wam ucięło. No szkoda, szkoda. Zapomniałem. Chciałbym jeden atak jeszcze Aurorą przeprowadzić, żebyście widzieli, jak to szybko, fajnie, sprawnie można nowego kapitana po prostu awansować, a do tempa budowy będzie mi to bardzo potrzebne, bo rozumiecie założenie, dlaczego ja teraz awansuję kapitan Aurorę, bo planuję, tu chodzi o planowanie naprzód, że jestem świadom, że no jakby za chwilę będę te budynki musiał mocno ulepszać. Jeszcze raz 28 spróbujmy. Teraz już będę uważał, co klikam, także może wiecie co. I może zróbmy tak. Będę ręcznie starał się to ustawiać, a nie przez klawiaturę. Przez 3000 to nie muszę. Dobra. Nie, 3000 to nie było, 400. Po 400 dam. Okej. Okay. Sorry, no chciałem wam pokazać, widzicie, jak ten atak przeprowadzam, ale niestety jestem szkodnik i zapomniałem o skrócie klawiaturowym. No dobra, a nie, teraz mi się coś stwierdzili. Dobra, to zróbmy tak, jak proponuje komputer. Nie jest to może korzystne, ale to już nie o to chodzi, słuchajcie, jakby wiecie. Robię to po prostu teraz tak na odczepne, bo wiem, że zaraz bym ustawiał to wojsko, to bym po prostu znowu spauzował nagranie, więc robię to po prostu na odczepne, ten atak, tak jak komputer proponuje, żeby tylko wam pokazać, jak to szybko nowego kapitana wyciągnął. Zobaczcie, 50 poziom. Przed chwilą była na pierwszym poziomie. 5 atak, 50 poziom. To widzowie nie jest piękne. No myślę, że to jest piękne, prawda? Także tym akcentem będziemy kończyli. Ja będę tą Aurorę sobie jeszcze też gdzieś tam, moi drodzy, awansował i dzięki temu to tempo budowy na pewno mi mocno, mocno wzrośnie i będzie to fajnie, fajnie szło. Myślę, że następnym razem ją już wyślę do jakiegoś epickiego potwora, pewnie na zewnątrz. Także teraz, jeśli chciałbym budować taki budynek, włączam tutaj Aurorę i Aurora będzie działała. Natomiast ja nie będę jej teraz awansował, więc ją po prostu wyrzucam, tylko zawsze warto przy zmianie tego ekwipunku, jakby pamiętać, żeby go przywracać, bo potem można się nieźle kopać. No dobra, drogi widzu, to tyle ode mnie. Dziękuję ci za oglądanie, dziękuję, że jesteś. Zostaw proszę komentarz i łapkę w górę pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się.